Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla was kilka ciekawostek odnośnie języka chińskiego oraz kilka porad, jak według mnie się go uczyć. Także zapraszam do oglądania. Jeśli ktoś mówi, że uczy się języka chińskiego, to tak naprawdę prawdopodobnie uczy się języka mandaryńskiego. Język chiński dzielimy na język mandaryński i kantoński. Są tam jeszcze jakieś takie mało popularne dialekty, ale one są takie znikome, że myślę, że nie warto się nimi nawet zajmować. Więc mamy główne dwa. Mandaryński i kantoński. Język mandaryński dzielimy jeszcze na język mandaryński uproszczony oraz tradycyjny. Zaraz potem wytłumaczę, czym one się różnią. W większości Chin mówi się językiem mandaryńskim. Tutaj mamy listę, gdzie mówi się jakim językiem. Chiny kontynentalne pisze się językiem mandaryńskim uproszczonym. Mówi się po mandaryńsku i kantońsku, ale w większości regionów mówi się po mandaryńsku. W Hongkongu mówi się. Po kantońsku, a zapisuje się chińskim tradycyjnym. W Tajwanie tak samo zapisuje się chińskim tradycyjnym. Mówi się po mandaryńsku. W Singapurze piszemy chińskim uproszczonym, znakami uproszczonymi, a mówimy po mandaryńsku. A w Malezji piszemy chińskim tradycyjnym, a mówimy albo po mandaryńsku, albo po kantońsku. Język chiński jest jedynym językiem tonalnym, to znaczy. Znaki to tak naprawdę sylaby, a każda sylaba może być wypowiedziana, tak naprawdę na pięć sposobów. Mamy cztery tony i jeszcze taki piąty, neutralny, bez tonu. Czyli w zależności od tego, jakim tonem, jaką intonacją głosu wypowiemy daną sylabę, może ona mieć różne znaczenia. To jest bardzo ważne. Chińczycy słyszą te tony i to po prostu ma znaczenie i trzeba się tego uczyć. Tutaj mam przykład. Pierwszy ton. To taki równy, w tym przypadku wypowiadamy to tak. Ma, ma, to znaczy mama, drugi ton, wznoszący, czyli ma, ma, to zdrętwiały, trzeci ton, Wzno tak opadająco, wznoszący, ma, ma, to koń i czwarty ton, taki ja to nazywam, rozkazujący, taki ma, ma, ma to kartić, czyli w zależności od tego, jaką intonacją głosu, jakim tonem wypowiemy tą sylabę, może ona przebrać różne znaczenie. Oczywiście, że możemy się czasem z kontekstu domyślić, o które znaczenie chodzi, ale jednak i tak trzeba te tony znać, bo bez tego to będzie bardzo problematyczne. Czasem są takie zdania, że nie da się tak naprawdę rozróżnić z kontekstu, o co chodzi. Także trzeba słyszeć ten ton, trzeba słyszeć tę różnicę. Jest to proste w rozróżnieniu, kiedy oglądamy jakieś nagranie, jakieś takie, gdzie mówimy powoli, ale gdy mamy styczność z chińskim, żywym, gdzie mówią prawdziwi ludzie, może być to trudne w rozróżnieniu, ale jest to do nauczenia. Teraz wyraźnie różnice między chińskim, tradycyjnym a uproszczonym. Od zawsze w Chinach obowiązywały znaki takie tradycyjne składały się one z wielu komponentów, bo znaki w języku chińskim składają się z tzw. rdzeni. Każdy symbol, znak składa się z wielu rdzeni. Tutaj mamy przykład. Chiński tradycyjny, chiński uproszczony. Wraz z czasem wprowadzono w Chinach tak naprawdę znaki uproszczone, to znaczy znaki składające się z mniejszej ilości komponentów, łatwiejsze w napisaniu, łatwiejsze w rozróżnieniu. Było to spowodowane tym, że w Chinach był duży odsetek ludzi nie umiejących czytać. A nie pisać, dlatego to wprowadzono. I tak jak mówiłem na początku filmu, w większości Chin zapisuje się właśnie językiem uproszczonym. Poza m.in. Tajwanem i Hongkongiem. I tutaj mamy przykład. Mam przykład, ja mam przykład, na przykład stary. I tutaj mamy zapis w chińskim tradycyjnym i w chińskim uproszczonym. Depresowany, tak samo chiński tradycyjny uproszczony. I można zauważyć, że w języku uproszczonym, w znakach uproszczonych. No, te znaki po prostu składają się z mniejszej ilości komponentów i są na pewno łatwiejsze w napisaniu. Potrzeba mniej czasu, aby dany znak napisać. Jakie są minusy? Minusy są takie, że dużo znaków jest do siebie podobnych. Jest mniej komponentów, także po prostu wiele znaków różnią się tylko szczegółami. Jest to, może być także czasem problematyczne, ale generalnie, generalnie rzecz biorąc, język uproszczony, znaki uproszczone, tak naprawdę. Ma język mandaryński mówiony, tutaj się nie różni niczym, różni się tylko zapis. Generalnie znaki uproszczone są prostsze. Niektórzy w Chinach, szczególnie właśnie w Tajwanie i Hongkongu, nie lubią języka uproszczonego. Twierdzą, że zabija to wielotysięczną kulturę chińską. Tutaj mamy przykład, jak piszą Chińczycy sobie znaki, bo uczą się w szkołach jego pisania. Myślę, że jest to bardzo fajne i przyjemne, jakie pisanie. Też sobie to ćwiczę. I każdemu polecam pisanie chińskich znaczków, jeśli się uczycie tego języka. Tutaj mamy tak zwany jeszcze pinin. Każdy znak chiński jest zapisany tak właśnie, znany, tak zwany pinin. Jest to zapis taki nasz łaciński, aby ułatwić Europejczykom naukę języka chińskiego. Każdy symbol ma taki europejski zapis, jak właśnie go wymówić. Tutaj, na przykład podstawowy chiński zwrot ni hao, który znaczy cześć. Ni to ty, hao dobrze, czyli ni, w dosłownym tłumaczeniu ty, dobrze. Jeszcze wracając do tego pisania, każdemu polecam, jeśli się uczy chińskiego, pisać znaczki, ponieważ jest to raz, że przyjemne, dwa ułatwia zapamiętywanie znaków. Jeśli piszemy znaki, zwracamy uwagę na ich detale, zapamiętajmy ich strukturę i potem, podczas nauki języka, rozpoznanie znaku jest dla nas dużo prostsze i na dłuższą metę, uważam, że na dłuższą metę nauka chińskiego bez pisania znaków jest niemożliwa, bo te znaki się będą mieszać, będzie ich za dużo, a jeśli ćwiczymy pisanie każdego znaku, to raz, że będziemy umieli je napisać na kartce, na przykład długopisem czy piórem, można się komuś pochwalić, albo zdać jakiś pisemny egzamin chińskiego. Jest to po prostu też przydatne. Jest to przydatne. Ale przede wszystkim chodzi o to, że Pomaga to w rozróżnianiu znaków, bo jeśli widzimy jakiś znaczek, przypominamy sobie, że go pisaliśmy, że to było to, 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 to i po prostu zwracamy uwagę na detale, jest to bardzo ważne. Dużo osób przy nauce chińskiego nie pisze znaków i potem ma problem, że na dalszym etapie nauki, kiedy pojawia się coraz więcej symboli, są u nas coraz bardziej podobne, mają problem z ich rozróżnieniem. Szacuje się, że przeciętny Chińczyk zna od 5 do 6 tysięcy znaków. I tak właśnie to wygląda. Niektóre wyrazy w języku chińskim, jeszcze właśnie powiem kilka słów o gramatyce, o strukturze zdania. Niektóre słowa w języku chińskim tworzy się z paru znaków. Na przykład komputer tworzymy ze znaków elektronika i mózg. Elektronika plus mózg równa się komputer. Ma w sumie to sens. Nie wszystkie takie konstrukcje mają sens, ale dużo z nich ma. I jeszcze jedna sprawa w języku chińskim. Gramatyka jest dość prosta, nie ma odmian czasowników, nie ma przypadków, nie ma rodzajników, nic takiej rzeczy nie ma. Po prostu mówimy podmiot, orzeczenie, reszta zdania i tak naprawdę to wygląda. Także jeśli chodzi o język chiński, jest on dość ciężki. Zapisywanie symboli, plus tony, jest to dość czasochłonne, ale myślę, że mimo wszystko warto się uczyć języka chińskiego. Nawet nie ochodzi żeby wyjechać do Chin. To też można, ale nawet nie o to chodzi. Chińczycy są wszędzie. W każdym kraju jest trochę Chińczyków. Można ich spotkać wszędzie, porozmawiać z języku chińskim z nimi, zaskoczyć ich na pewno. A także, chińska, chińska gospodarka od wielu lat dominuje. Rynek światowy, chińskie produkty są wszędzie. Także myślę, że między innymi z tych powodów warto znać język chiński. A tak naprawdę, język mandaryński uproszczony, bo tego języka się głównie uczymy. Chyba, że ktoś naciska na wyjazd np. Na do Tajwanu albo Hongkongu to wtedy warto się uczyć języka mandaryńskiego tradycyjnego. Ale większość Chińczyków stawia na język, uprosz... chiński... język mandaryński uproszczony. Ok, to było kilka ciekawostek o języku chińskim i kilka porad. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.